oni nie chcą nawet zejść z siedziby. Nikt tutaj nie będzie w stanie wejść na tą siedzibę. Co to jest? Co to za nowa taktyka, Emira? Jakaś najnowsza taktyka na obronę? Te boty serio ewoluują, czy co? Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec. Sobota, czas na kolejny turniej i ostatnio w tamtym tygodniu pod ostatnimi turniejami pojawił się pomysł, żeby zrobić turniej 2 versus 2 versus 2 versus 2. I takich w sumie turniejów jeszcze nie robiliśmy. Jakieś 3x3 były, 2x2, 1x1, jakieś deathmatche, gdzie był każdy na każdego. Ale faktycznie takiego turnieju nie kojarzę, żebyśmy robili, więc tutaj niby taki prosty pomysł, a jednak nie było. Więc naprawdę fajnie, że się taki pomysł pojawił. Mapę już przygotowałem, taką prostą. Nie będę też dawał im kamieni i żelaza. Dam im tu po prostu więcej pieniędzy, bo no niestety mapy są za małe na tyle, żeby tutaj ich jakoś tak ładnie upchać i żeby to wszystko mieli. W teorii mogłem im dać z tyłu trochę te surowce, ale no jak jest dwóch, gdyby to było 1-1-1, to może jeszcze bym tak zrobił i wtedy zrobić na jakichś 40-60 tysiącach ten turniej. Ale zaraz takie jak tutaj sobie sprawdzałem, testowałem tą mapę, jak tutaj dałem im trochę tego kamienia, to po jednym, po dwa zrobili, już sobie tam zaczęli upychać za dużo. Więc po prostu dam im więcej pieniędzy zaraz i tak będziemy robić. No niech sobie te patrole wychodzą tyle, żeby tam jakieś farmy zrobić, chatki drwali i żeby mieli coś tam na środku do bronienia, do niszczenia. No i niech tak zostanie, ale milion im po prostu dam i zobaczymy. No może jeszcze później zrobimy kiedyś taki inny turniej, gdzie dam im te surowce i zrobimy na jakieś mniejszej ilości pieniędzy, zobaczymy. Ale to będę też musiał pomyśleć, gdzie tu ładnie to wszystko poupychać, bo tutaj też tak jak myślałem, żeby dać to na boku, tutaj w tym miejscu, no to tutaj już będą sobie strzelać od zamku do zamku. Oni i tak już mają tutaj mało miejsca, żeby to tak fajnie równo dać, więc jedyne co zostaje to z tyłu, ale jak mówię, są dwa zamki, no to oni tam bardzo mało miejsca wtedy mają, więc też to tak nie fajnie wygląda. Więc na razie dzisiaj zrobimy sobie z milionem, a później najwyżej jeszcze coś się poprawi. Dobra, mamy koło, no i teraz tak, zastanawiam się tylko jak to teraz szczerze zrobić, no bo postaci mamy 16, czyli tak wychodzi po 8, ale czy wtedy co, wygrani z jedni przechodzą do drugich? Nie, myślę, że już bez takiego kombinowania będziemy robić. Po prostu zrobimy sobie takie dwie bitwy wielkie, dwóch na dwóch, na dwóch, na dwóch i nie będziemy kombinować tutaj jakoś bardzo, że potem czterech odpada, czterech przechodzi, bo tutaj może być różnie. Z jednej drużyny padnie jedna postać, z drugiej nie padnie i jak to wtedy łączyć, to już będzie ciężko, więc po prostu wylosujemy sobie tak, żeby były dwie bitwy, no i zobaczymy, jak to wyjdzie w ogóle. Dobra, no to zaczynamy. Pierwsza bitwa. To rozpocznie tutaj pierwszą parę. Wezyr? Nie, Emir będzie dobrze. Emir zaczyna. Emira wyrzucamy. Czyli będzie Emir plus kto? Emir plus opat. Okej, mocno się zaczyna. Emir opat versus. Aladyn. Kolejna mocna postać się zaczyna tutaj już pojawiać. Tylko jeszcze do Saladyna dołączy ktoś, no to będzie tam naprawdę grubo. Saladyn będzie z Ryszardem. Okej. Ryszarda wyrzucamy. Czyli na razie cztery postacie, dość mocne. Jak jeszcze kolejne cztery takie dojdą, no to będzie naprawdę potężna bitwa. Okej, sułtan się trafił, no to troszkę przystopowało teraz. Nie, żebym oczywiście coś ujmował sułtanowi, on po broni jest świetny. Sułtan będzie z wieprzem. To kolejny dobry w obronie, no. Kuszników ma, chociaż dobra, w sumie to będzie, to będą zwykłe zamki, to nie będzie aż tak miał. Dobra, no i ostatnie, tylko tutaj tak jeszcze będzie trzeba dalej losować, żeby te pary wylosować, nie to, że zostanie ósemka i tyle. Kalif. Okej, czyli kto jeszcze dołączy tutaj do pierwszej bitwy? Szeryf. Okej. Dobra, to już sobie zapisuję Kalif Szeryf. To jest numer jeden wszystko. Dobra, i teraz dwójka. Zaczynamy. Losujemy parę.
No w pierwszym mamy Emir Opal versus Saladin Ryszard versus Sultan Wieprz versus Kalif i Szeryf. Tutaj też się trafią jeszcze takie dobre postacie. Wezyr. No i z kim by Wezyr mógł być, żeby to było fajne combo? Z Wilkiem mógłby na przykład być. Bo z Nizarem? O, na przykład, no właśnie. Można, pewnie. Wezyr z Nizarem. Tylko żeby się nie podpalali. Fryderyk. Fryderyk dostanie kogo? Tylko nie wilka za sojusznika. O Jezus, no i się zaczyna. No to będzie jazda. Fryderyk z wilkiem w jednej parze. No ładnie. Ale tutaj zostały same takie w sumie już słabsze postacie, można powiedzieć. Zobaczcie, Filip, Wąszcz, Marszałek. Same takie w sumie poza wężem to powolne i ze słabymi jednostkami. No to Fryderyk z Wilkiem to może rozwalić. Okej, Filip z czymś tam będzie też. No i zostaje Wąż i Marszałek. Dobrze, wszystko mam już rozlosowane. Daję milion. No i mamy tak, Emir Opat, to muszę ich dać razem. Emir z Opatem. Okej, trafiliście się tu. Teraz tak, Saladin Ryszard, Saladin Ryszard. Okej, to przejdziecie na dół. Sultan i Wieprz. Okej, ustawiliście się w tych miejscach, dobrze. No i zostaje Kalif i Szeryf. No i to jest nasza bitwa numer jeden. Mam nadzieję, że mi się wszyscy pomieszczą. Są to zwykłe zamki, to nie są overlordsowe duże zamki, więc powinno być ok. Sojusze. Dobra, czy wszystko się zgadza? Tu się zgadza. Saladin, tak, z Ryszardem, Sultan z Wieprzem. Wszystko się zgadza. No to typujcie, kto wygra tą bitwę. Ja będę typował swoją postać, czyli w Ryszarda i tak samo pójdę tam w Wezyra, czyli moje dwie ulubione postacie. Wezyr z Nizarem tam będzie, no i tutaj jest Saladin z Ryszardem, dobry sojusznik, więc mam nadzieję, że dadzą radę. Zaczynajmy. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Okej, no mam nadzieję, że naprawdę się nie poblokują. Tutaj nikt się nie poblokował. Tutaj troszkę może prawie na siebie wejdą, ale chyba nie będą się jakoś mocno może podpalać albo coś tam sobie robić. Nie no, pod zwykłe zamki to idealnie tutaj się wszystko mieści. Jest pięknie, dobrze. No to teraz obserwujmy, co tu się będzie działo. Ataki ustawione są na te duże, więc te pierwsze ataki szybko polecą. Dobra. A ja mówię, dam im trochę drzew. Dam im trochę drzew, żeby mieli co robić. No to mieli. Okej, no to w takim razie teraz się zacznie dopiero. Emir tutaj mi się nie podoba z tą mangonelą, jak tutaj tak strzela po moim Saladynie. Dobra, ale Saladin z Ryszardem, no, powinni dać radę. Chociaż tutaj różnie bywa, no. Już kiedyś robiłem takie po prostu zwykłe bitwy botów, typu tam 1 versus 1 versus 1, czy jakieś 2 versus 2 versus 2. To była chyba taka bitwa, kiedyś pamiętam, no, zrobiliśmy o tytuł takiego mistrza arabskich lordów. To też właśnie było dwóch arabskich lordów versus dwóch arabskich lordów i jeszcze versus dwóch arabskich lordów, więc... Tam na przykład było tak, że mimo że ktoś nagle wygrywał, został zaatakowany przez dwóch, jeden za drugim, no i wszystko się zmienia, więc tutaj jeszcze wszystko może się zmienić. Opat z Emirem to też wcale nie jest taka słaba grupa, więc trzeba na nich uważać. Emir na razie najwięcej wojsk i Kalif w sumie też. No oni będą tutaj górować. Saladin musi trochę podgonić, bo ty Saladin też arabski lord jesteś, to przecież powinieneś tutaj szybko rekrutować. Mam nadzieję, że gra nie będzie wywalać przy 8 postaciach, ale damy radę jakoś. No ciekawe, jak to wyjdzie. Tutaj chyba też jest tak troszkę ryzykownie, żeby atakować jako pierwszy, więc w sumie czy Emir i Kalif dobrze na tym wyjdzie, jak oni zaraz mogą się wybrać jako pierwsi z tymi atakami? Opat nawet wyprzedził Saladyna i Saladyn, co jest to? Pewnie przez te mangonele, no i tutaj dużo łuczników musisz wysyłać. Te mangonele jednak i te balisty jeszcze, one tutaj irytujące będą.
No Ryszard ma o tyle lepiej, że ma w sumie sułtana, który nie ma żadnych balist, katapult, czy balist też żadnych nie robi, no to w sumie jest spokój. Ryszard sobie coś tam postrzela i jest zadowolony. U wieprza, no u wieprza też mogą być kłopoty. Tutaj jakby te balisty gdzieś bliżej podjechały, żeby mu wybijały tych kuszników z wieży, to szczerze, dużo będzie na tym tracił. No poczekamy, zaraz się coś zacznie więcej dziać. Tutaj będą ataki i wszystko się zacznie zmieniać. Jak tutaj tylko jedna postać gdzieś upadnie, no to już może być po parze. No bo tak naprawdę z jednej strony broni jeden, z drugiej broni z drugiej. A jak jeden upadnie, no to zaraz tutaj z tej strony jeszcze jakieś ataki będą przychodzić. No i tu już będzie krucho. Okej, wybiera się Kalib z atakiem jako pierwszy i wybiera się na to, wygląda, że na wieprza. Czyli chce tutaj pomóc swojemu sojusznikowi, żeby pozbyć się jego przeciwnika tu najbliżej. Ale tych balist naprawdę mają dużo. Wystarczyłoby podjechać troszkę bliżej, żeby złapać zasięg na tę wieżę, czy tam chociażby na siedzibę. I te balisty faktycznie mogłyby tu dużo narobić. Ile wieprz ma jednostek? Tak, by the way. 490. No to w sumie ci arabscy zbrojni, jak się zestakują, to mogą tutaj przejść. Kuszników wcale dużo nie ma. To nie jest overlordsowy wieprz, że z tej siedziby nie wiadomo jaka salwa by tutaj poszła, więc no wygląda na to, że naprawdę może być po wieprzu. Jeszcze wycofuje, jeszcze popełnia błąd. Bo teraz da się zestakować, chociaż nie, dobra. Kusznicy musieli mocno obić te jednostki, no to się wybronił. Ale straty pewnie jakieś poniósł. I u wieprza ta rekrutacja jakaś zawrotna nie jest, więc jak szeryf zaraz dozbiera i też zaatakuje, no to może mieć wieprz już ciężko, a sam sułtan jak zostanie, to już raczej nic za bardzo nie zrobi. O, Emir, w drugą stronę, zawraca już, halo. Emir i Opat też może zaraz atakować. No i Saladin, ty masz dużo jednostek, powinien się wybronić, ale ewidentnie Saladynowi coś nie tak idzie za mocno. Pięćset jednostek, no on też powinien już atakować jako arabski lord, ale tutaj ma straszne problemy przez to, że musi naprawdę duże te ilości łuczników wysyłać, to na pewno jest to. Okej, okay, no zblokowanie, o zblokowanie tutaj boty martwić się nie muszą, to wiadomo. Przecież mają jeszcze tyle pieniędzy, że wystarczy im na długi, długi czas. Nie, nie gadaj. Czyli wieprz mając małą ilość jednostek wybronił się z ataku kalifa, a Saladin mając większą się nie dał rady wybronić. Okej. Okay. Ryszard, nieważne. Nieważne, Ryszard, co tu się stało, ty nadal jesteś w grze. Oha, dobra. Myślałem, że sułtan to był tak obijany, że on w ogóle nie zaatakuje. Ty nie gadaj. Dobra, wieprz powinien się wybronić. 500 jednostek znowu zbierał. Dobra, Ryszard, ty, ale ty się trzymasz, co? Ile ty masz jednostek? Nie, no 800 ma, no to musi się wybronić. Stówkę stracił. Dobra, dobra. No, dobra, Ryszard będzie miał zaraz może szansę na jakąś kontrę. Może na sułtana się wybierze. Tutaj atak wybroniony. Okej, okay, wybiera się jeszcze szeryf. No to jak szeryf też się wybiera na wieprza, to wieprz zaatakowany po raz trzeci to już nie da rady, bo teraz to nawet nie ma czasu na zrekrutowanie kolejnych jednostek. Kłopoty u wieprza. No wieprza unlucky trochę, nie powiem szczerze. Nie dość, że opat się wybierał z końca mapy. No nie, no nie. Okay, miałem zapisane tutaj gdzieś przy ataku opata, chyba przed atakiem jakoś to zapisałem. Musimy jeszcze raz atak opata zobaczyć. No i zaraz powinien być ten atak szeryfa. I jeszcze atak sułtana w międzyczasie chyba był wtedy. Okej, dobra, teraz trochę sytuacja się zmienia. Patrzcie na to, bo wtedy to sułtan wyszedł, a teraz Ryszard wychodzi. Więc tu zmienia się nam bieg historii na naszych oczach. Wtedy było wszystko inaczej, teraz jeszcze że gorzej, teraz się bardziej obawiam. Chociaż. Ej, dobra, nie, to może na dobre wyjdzie. Znaczy, sułtan i tak by został pokonany, prędzej czy później. Bo wyszedł, całą swoją armią stracił ją, no i wtedy Ryszard był i tak blisko, jakieś 100 jednostek, 200 by mu brakowało i by zaatakował raczej.
Okej, więc tutaj troszkę się nam pozmieniały wydarzenia w czytaniu. No szeryf wiadomo, żeby pokonał wieprza, bo ten miał tylko 100 jednostek, więc tutaj wszystko jest tak, jak pewnie miało być. Okej, dobra. Więc tutaj troszkę jest inaczej, ale... Zobaczymy, nadal jeszcze zwycięzców ciężko będzie wytypować. Drużyna wieprza odpadła. Ryszard tutaj... Z jednej strony podoba mi się, że jest tutaj taki osamotniony trochę, bo nikt go nie będzie tak naprawdę irytował żadnymi łucznikami, ani jakimiś katapultami czy czymś w sumie, balistami, mangonelami. Ale z drugiej strony został sam, a tutaj są dwie drużyny, które jeszcze nikogo nie straciły. Więc to mnie troszkę martwi teraz. Jak tylko komuś by się zachciało. No Ryszard, ty teraz musisz być, nie wiem jak to nazwać, musisz po prostu wyciekać swoją ofiarę, czyli jak widzisz, że ktoś wychodzi z atakiem, to ty idziesz na niego i tak jednego po drugim, rozumiesz? Oni będą się między sobą bić, a ty tutaj na trzeciego będziesz wyczekiwał dobry moment. To jest taktyka, którą musisz zastosować. Ja ci mówię, jeszcze to wygramy. Wybiera się Emir z kolejnym atakiem, 1250 jednostek już ma. Opat ma w sumie mało. No i Ryszard, i teraz na Emira. Mówię ci, na Emira, bo Emir jest groźny. Z Kalifem, z Szeryfem masz większe szanse. Do Emira łatwo się przedostawać, ale też ma dość mocną armię, więc musisz teraz go załatwić. Ryszard, ja ci mówię, posłuchaj mnie i zaraz wyjdź na Emira i będzie wszystko git. Musisz atakować tak, żeby nie tracić dużo jednostek. Nie możesz bić się na kogoś, kto ma tam 500 na siedzibie, bo wtedy stracisz i ktoś ciebie zaatakuje. Musisz tutaj rozważnie. Dobra, no Kalif też ma 1000 jednostek, więc ten Emir to się wybrał naprawdę na złą postać trochę. Emir chciał najsilniejszego na tę chwilę by pokonać tak naprawdę. Się sam miał więcej jednostek, ale najsilniejszego z reszty, nie licząc siebie. Dobra, kto teraz ma najwięcej? Ryszard. I ty wiesz, co masz robić. Okej, dobra, mój plan chyba nie wypali. Ryszard, za długo zbierasz. No, Emir już zrobił prawie 700 jednostek. I teraz nawet jak się wybierzesz i go pokonasz, fajnie. Ale co z tego, bo wtedy już stracisz dużo jednostek i wtedy wszystkie oczy będą skierowane na ciebie, więc... O nie, jest za dobrze, co ty tu robisz. Okej, wybiera się Kalif za takim. Dobrze, że nie tam siebie na górze atakują, że tutaj nikomu się na dół nie chce schodzić. To jest bardzo dobre. Okej, szeryf też idzie. Dobrze, niech się tak kłócą. Ej, teraz na szeryfa. Ryszard. Musisz. Ej, jakby pokonali opata, to by było z jednej strony bardzo dobrze. Zobaczcie, jakby teraz się zdarzyła taka sytuacja, żeby Ryszard wyszedł jednak na chociażby Kalifa, czy na kogokolwiek tutaj po prawej stronie, to wtedy się zrobi tak, że byłaby szansa, żeby w każdej drużynie już była tylko jedna postać. I to dla Ryszarda by była wtedy duża pomoc. Jak oni by tutaj pokonali opata, to szeryf z Kalifem powinni chyba dać sobie radę, chociaż nie jestem pewien, patrząc ile tam ma jednostek opat. Kalifa armia powstrzymana. Okej, tędy zrobiło się przejście. No to jeszcze daje szansę. Ale wygląda to, że opat może się faktycznie wybronić. Ale ma pożar jeszcze jakiś w środku. Nie, ugasili. To się uda, to się jeszcze może udać. No jeszcze tu spora armia idzie. Okej, opat wybronił się z dwóch ataków. No to dobra, to jednak zmienia wszystko teraz. Ale i opat... I drużyna po prawej stronie nie ma jednostek. Tak naprawdę Emir jest postacią, która też ma dużo tych jednostek. A Ryszard, co on robi? Ryszard, dobra, no ja mówiłem, żebyś się bronił, tak? No w sumie to też jest dobra metoda, no. Możesz po prostu zbierać, jak wilk w tym swoim trybie, uzbieraj 3000 jednostek. I się broń. Też jest jakaś metoda. Ale przydałoby się, żebyś kogoś jednak pokonał tutaj, póki może mają mało jednostek, takiego szeryfa, no fajnie by było oddziabnąć. Okej, wybrał się Ryszard, na kogo ty żeś poleciał? Na opatę żeś poleciał, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Okej, dobrze, że Emir się wybrał w tym czasie. Chociaż może i niedobrze. Z jednej strony dobrze, bo jakby Ryszard stracił całą armię, to ten atak mógłby być na niego. Dobra, niech się chociaż uda Ryszardowi pokonać tego opata. Sporo tam jednostek przeszło. Tylko żeby Emirowi nie zachciało się jednak pójść jeszcze może na Ryszarda, no to będzie źle. Będzie bardzo źle.
Dobra, no daję radę, daję radę. Pięknie, pięknie, Ryszard. Tylko teraz Emir, proszę. Nie idź na dół. Bo to będzie dramat. Jeszcze tutaj straci trochę. Nie, dobra, nie straci. Zestakowany, dobrze. Okej, okay, okej, okay, dobra, jest okej. Okay. Emir stracił armię wcześniej, Kalif stracił armię, Szeryf stracił armię, Opata już nie ma. Jest na razie, w sumie jakby teraz Emirowi udało się, nie no, Kalif już pewnie tyle ma jednostek, że się nie uda go pokonać, no właśnie. Ryszard zgarnął sobie jeszcze pieniądze. Ryszard ma dużo pieniędzy, więcej niż miał na starcie, super. No na razie powiem wam, że idzie tu w miarę dobrze, powoli. Coraz wyższe miejsce. Wybiera się, o nie, nie, dlaczego? Kalif, no nie, nie, nie w tą stronę. Serio? Kalif zepsuje cały plan. Jeszcze Kalif, akurat Kalif musi mieć 2000 jednostek. Dobra, no może i nawet Ryszard jakby się wybronił. To szczerze, zaraz coś inny może tu przyjść, jak Ryszard będzie miał mało jednostki. Chyba na Kalifa pójdą, no musi Ryszard się wybronić. Ja wierzę. Dasz radę. Wychodziłeś już z gorszych sytuacji. Ale okrążyli. Dobra, przebicie się jest. Masz dużo zbrojnych, Ryszard. Wierzę, że jest to możliwe. Że nawet bez dużych strat jesteś w stanie się wybronić. No nie, wylewaj oleju na swoich. Dobra, pięknie, wybroniony atak. 900 jednostek zostało. To bardzo dużo, nawet na kolejny jeszcze taki drugi atak. Pięknie, Ryszard, o to chodzi. I teraz wszyscy na Kalifa. Wybiera się Emir i jedzie na, nie wiem, czy na Szeryfa, czy na Kalifa. W teorii powinien na Kalifa iść, no bo do Kalifa... Już, no, już jest przejście nawet, no to idzie na Kalifa, tam 500 jednostek, tylko tam 570 jakoś. A u Szeryfa znacznie więcej, więc w sumie jakby się udało pokonać Emirowi Kalifa, no to się zrobi 1 versus 1 versus 1, no to... Na to Ryszard liczył tak naprawdę i ja też. To chyba się może udać. Już po magazynie do siedziby będą wchodzić, ognia jest co prawda dużo. Okej, okay, Kalif pokonany, no właśnie, a Kalif był szczerze najgroźniejszy. O tyle, że Kalif naprawdę szybko rekrutował. I teraz jakby, dobra, i patrzcie, teraz Szeryf wybiera się jeszcze na Emira, bo ten ma mniej jednostek i by było pięknie. Ryszard, ty jeszcze to wygrasz, ja ci mówię. Trzeba wierzyć do końca. Był lag, musi wybierać się Szeryf w takim razie i pytanie, na kogo idzie. Bardzo dobrze, mimo że nawet Ryszard miał mniej jednostek, zobaczcie, bo Emir zdążył przegonić, to i tak Szeryf wybiera się na Emira, to ewidentnie wybrał się nie dlatego, że... Że po prostu tak chciał, to jest zemsta. To jest zemsta za Kalifa, za jego sojusznika. Emir pokonał Kalifa przed chwilą i to Szeryf chce się po prostu zemścić. Dlatego się nie wybrał na tego, co ma mniej jednostek. To musi tak być. I teraz zobaczcie, oni się kłócą między sobą, a Ryszard tutaj też zaraz będzie atakował 1700 jednostek. No wiadomo, nie pokonają się, ale tutaj, kurczę, szczerze wydaje mi się, że Ryszard powinien na Emira iść. Bo Emir może być groźniejszą postacią, jeśli miałby już zostać taki 1 versus 1. Więc wydaje mi się, że tutaj fajnie było, żeby też może Ryszard i zaatakował Emira zaraz. Też obawiam się, że no, Szeryf straci wiadomo więcej. Więc tutaj może się wybrać jednak na Szeryfa. Bo Emir jest o tyle problematyczny, że on naprawdę szybko będzie rekrutował jako arabski lord. I nawet zobaczcie, byłby scenariusz, że teraz... Ryszard wybiera się na Szeryfa, straci załóżmy połowę, no to zaraz Emir szybko to zbiera i zaatakuje i to może być ryzykowne, więc tutaj lepiej by było najpierw pozbyć się Emira, bo jest groźniejszą postacią, więc no kurczę, albo najlepsze by było jeszcze w to, żeby Emir jeszcze uzbierał szybciej atak niż Ryszard i zaatakował sam Szeryfa. To już by było piękne wtedy. Wtedy tylko zostaje atak Ryszarda na Emira. GG. O nie, wybiera się. Czemu akurat to jest, nie wiem, to jest to co? To jest jeszcze gorsza decyzja chyba, niż byś poszedł na Szeryfa. O kurde. No to Ryszard, miałeś iść na Emira, to prawda, ale... No to nieźle, teraz będzie.
Czy ty byłbyś w stanie go pokonać? Nie sądzę, mimo że armia Ryszarda w teorii może i... No dobra, no nie, mocniejsza to ona nie jest, ale... No, szansa by była, jakbyś jakoś rozdzielili tędy magazynem teraz, chociaż trochę. O, o właśnie. Coś w tą stronę. Nie no, bez szans. No ale dużo stracił, no to teraz zanim Emir tu w teorii dozbiera, no to... Ryszard coś tam sobie odnowi tych jednostek. Ale to nie wiem, czy to była... To była dobra decyzja. Oho, o nie, dobrze. Ty Emir, a może nie chciałbyś na szeryfa? Wiem, że ma troszkę więcej jednostek, ale... Nie chciałbyś zaatakować szeryfa? Ryszard, czy ty się wybronisz? 1000 jednostek masz. W teorii wybroniłeś się z ataku kalifa, który też miał 2000 jednostek. Jest to możliwe. Dasz radę. I do tego ty masz najwięcej pieniędzy, więc możesz odbudowywać, możesz tworzyć jednostki. Wszystko jest ok. Tylko żeby później szeryf się jeszcze nie wybierał. Żeby wszyscy teraz się na Ryszarda nie wybrali. A może szeryf na Emira by poszedł, będzie miał mniej jednostek. No, tylko że pożarów żadnych nie było. I Ryszard, nie możesz też za daleko wychodzić, bo wtedy możesz stracić. Oho. Ryszard, co ty robisz? Nie tak miałeś się bronić. I to nie wystarczy. Jeszcze cofa. Ryszard, za daleko wychodziłeś. Nie tak miałeś się zestakować. No dobra, ale trzecie miejsce będzie. Trzecie miejsce będzie, jako drużyna oczywiście. Tutaj jest, któraś z drużyna zdobędzie pierwsze miejsce, a któraś drugie. Walczyłeś dzielnie, Ryszard. Jest okej, okay, nie przejmuj się. O proszę, co tu się dzieje? Tak długo czekam na atak. A ty wychodzi jeden i drugi w tym samym czasie? No to nieźle. Na takim etapie, żeby się spotkali razem na środku, to bardzo rzadkie. No i pytanie, czy komuś się przez to nie oberwie? No tutaj Emir ze swoim timingiem, jak to różnie z nim bywa. Wystarczy, że ta grupka przejdzie teraz do środka. No i patrzcie na to, czy Emir przegrywa w swoim stylu tak jak zawsze, mimo że miał przewagę i więcej jednostek? Czy jeszcze się wybroni, bo tam już resztę powstrzymali. Tutaj tylko ta grupa może coś zrobić. Zawiedli. No i czy to by wystarczyło? Ile to jest jednostek? 1300 kontra 120. To może się udać Emirowi. Chyba, że będzie się za bardzo rozchodził kuszników, jednak coś tam jest. Okej, 200 jednostek straconych. No tutaj bramy jak rozwalą, to mają szansę. Ale też się wystarczyło. Wystrzelali ich bardzo szybciutko. Chociaż gdzie jest... Aha, dobra, bo tu jeszcze pewnie... Nie, gdzie są te jednostki? 500 jednostek? Przecież Emir nie ma tyle jednostek w obronie, halo? On jakby nie ruszył ich do ataku? Wszystkich? Nie wziął? Dziwne. Wybiera się atak Emira, 2900 jednostek, no i ma już 300 tysięcy, więc w teorii szeryf ma jeszcze szansę to wygrać, wystarczy, że przetrzyma te ataki. Szeryf ma 200 tysięcy, 215 tysięcy więcej, no. Armia Emira, no Emir szybciej rekrutuje, ale przez to szybciej mu też spadają jednostki, a szeryf też już ma dużo, 2000 jednostek, to wcale nie jest mało. Do obrony idealnie. Wiesz, ten w ogóle patrol, jaki tutaj patrol, patrole pewnie zebrane w jedno miejsce też fajnie pomagają. No i powiem wam, że w sumie ten atak nie wyjdzie. Później spadnie, no jeszcze tak z dwa, może nawet i tylko jeden atak będzie miał Emir. Bo jak szeryf jeszcze w międzyczasie zaatakuje, na pewno jakieś straty by zadał wtedy Emirowi. No to tu wygląda na to, że szeryf ma naprawdę spore szanse, bo ten atak na pewno się nie uda. No nie przebije się przez 2000 jednostek. Chociaż dobra, no zależy ile szeryf też straci, to szeryf może też nie zaatakuje wtedy. Ale wydaje mi się, że jeden, no max dwa ataki, ok, jeszcze tam jakiś pożar sam sobie zrobił. Dobra, no to tak to szeryf dużo nie straci. Chyba, że to przejdzie do środka jeszcze. Dobra, no to jeden i drugi wytraci. No ale ile szeryfowi zostało? 1000 jednostek, to wcale nie jest tak źle. No i zanim Emir... Ale zobaczcie, co się u Emira dzieje. Teraz 900 jednostek ma zostawionych. Oni nie chcą nawet zejść z siedziby. Coś tu się zbugowało. No takiego buga to jeszcze szczerze nie widziałem. Zacząłem tutaj już ile? 1000 bitew chyba w tej grze.
botów zrobiłem tutaj tyle bitew i nie widziałem czegoś takiego, żeby jednostki tak się zblokowały, że one nawet nie są w stanie zejść z siedziby? Halo? Co jest grane? No tego faktycznie jeszcze nigdy nie było. Nigdy nie było tak, nie, były nawet jeszcze większe ataki, 3300, coś tam. Ale nigdy nie było tak, że w ogóle nie chcą zejść. Bo Emir nie ma tyle jednostek w obronie, nawet na Overlordzie jest 400 jednostek w obronie, a tutaj zaatakował i zostało mu 800 jednostek w zamku cały czas? Ciekawe, ile tu jest jednostek ze zblokowanych. I po ostatnim ataku było ich... ile? 600? 500 jakoś? A teraz jest więcej. Z każdym atakiem tutaj będzie coraz więcej jednostek zostawało. Tak jakby bot zostawiał normalnie sobie do obrony więcej. To jest szczerze sprytne. Okej, tu widzę, że też ciekawa sprawa. Jeszcze pożary jakieś próbowali tutaj wywołać. 300 470. No zobaczymy jak to widzicie, no, ale wygląda to, że szeryf może tutaj wygrać. Okej, tutaj może się wszystko zepsuć teraz szczerze szeryfowi. Bo szeryf wychodzi, aż dobra, Emir też się wybiera. Co on robi? Czemu on wyjeżdża i cofa? Z tym Emirem naprawdę coś jest nie tak. Emir chce przegrać w swoim stylu chyba naprawdę, bo teraz tutaj znacznie większa armia przejdzie do środka. Zobaczcie jak się wyminęli. Ale tam jest, tutaj jest dużo zestakowanych jednostek, ale jak przejdzie taka cała fala, to powinno być po Emirze, ale szeryf i tak raczej miałby to w garści już, bo wystarczyłoby, żeby został w zamku, poczekał, no i Emir już kolejnej armii by nie dał rady dozbierać. No ale widać, że Emir i tak chce przegrać w swoim stylu na koniec, to nic dziwnego. Widzę, że standardy muszą być zachowane. Ty, ale by był ja, jakby szeryf teraz cofnął, bo nagle pod jego zamkiem by się zrobiło tutaj gorąco jeszcze. I ile tam jest w ogóle zestakowanych jednostek? Oni wejdą na tą siedzibę czy nie? Co to za nowa obrona jest jakaś? Patrzcie na to, ile tu jest jednostek na sobie zestakowanych, oni nie mogą wejść do środka. Ty, jeszcze by się okazało, że Emir to wygra, jak on nie cofnie. Jak tutaj nie będzie w stanie wejść na tą siedzibę. Co to jest? Co to za nowa taktyka Emira? Jakaś najnowsza taktyka na obronę? Te boty serio ewoluują, czy co? To ma być w ogóle? Pierwszy raz coś takiego widzę. No zobaczcie jaka taktyka, tak jakby po każdym ataku coś tam więcej jednostek na tej siedzibie zostawiał. I tutaj jest jedna na drugiej jednostce stoją. Jedna na drugiej. I patrzcie, powstrzymał cały atak. To jest niesamowite. Dobra, Emir, ty jesteś geniuszem jednak i ja nie wiem, co w ciebie wstąpiło. Ale i tak jak tutaj nie pokonasz szeryfa tym, co masz, a raczej powinieneś, ponieważ no tutaj... To chociaż dobra, ci miotacze jeszcze mogą to wszystko popsuć. Jeśli szeryf i tak się wybroni, no to wygrywa, bo Emirowi już pieniędzy nie starczy. I na to wygląda, ale obrona szeryfa, no to ja nie wiem, to jest jakiś kosmos. Zobaczcie, tutaj końcówka już idzie, a w zamku 1000 jednostek. Ma 1000 jednostek zestakowanych na siedzibie i to jest jego nowa obrona. I te jednostki dosłownie są stoją na tej samej kratce, co sprawia, że praktycznie nie da się tam podejść, bo od razu jakby wchodzące jednostki po prostu od razu tutaj stykają się normalnie z 1000 innych jednostek. I jak tu wejść na taką siedzibę? Takie pojedyncze jednostki, które próbowały tu wchodzić, od razu dostałem tak jakby z 1000 mieczy naraz. No przecież to jest genialna taktyka. Ale no Emir i tak nie wygrasz. No sorry, no to już muszę zakończyć, bo Emir nie dozbiera do kolejnego ataku z tych 99 tysięcy. Więc jeszcze chwilę poczekam, zobaczę ile mu na to zejdzie, ale raczej zaraz będziemy przechodzić do, po prostu do kolejnej bitwy. No i mamy teraz taką sytuację, że Emirowi skończyły się już pieniądze, ma 2400 jednostek, więc w teorii przegrywa, ponieważ nie ma już pieniędzy, a tak, no taka zasada na tym milionie jest, że jednak bot, któremu pierwszemu skończą się pieniądze, no to przegra, tym bardziej jak jest 1 versus 1. Tym bardziej, że szczerze szeryfowi, no szeryf miałby ten jeszcze jeden atak, ale nie przebije się w te zestakowane jednostki na tej siedzibie, bo to jest jakaś naprawdę nowa taktyka. Tutaj nie wiem, będzie trzeba to zbadać, co tu się stało, chociaż nie wiem, czy jest to możliwe w ogóle, żeby sprawdzić, co tu się stało.
Pierwszy raz coś takiego bota widzę u Emira, to naprawdę szczerze byłem w szoku, bo ta taktyka naprawdę prawie zagwarantowała mu zwycięstwo. Z jednego ataku zostawił, z drugiego ataku zostawił sobie jakieś dodatkowe jednostki na siedzibie i prawie jeszcze wygrał dzięki temu, więc no szczerze niesamowite, co tu się dzieje w tej twierdzy. Wszystko może cię zaskoczyć, mimo że grasz to tak długo. No nic, no to przechodzimy do bitwy numer 2, a tu kończymy, bo tutaj nic więcej już nie wykombinujemy. Szeryf też raczej nie pokona tego Emira mającego 2500 jednostek, a też mu zostanie jeden, może dwa ataki. Więc przechodzimy dalej, tutaj już nic więcej nie wykombinujemy. Dobrze, a zatem zaczynamy bitwę numer 2 i teraz mamy tak. Pierwsza drużyna to był Wezyr i Nizar. Okej, miejsce zostało wybrane tam. Fryderyk i Wilk. Fryderyk i Wilk, czyli wy będziecie tu. Filip i Szczur. Dobra, chyba tutaj się pojawił ten pierwszy, więc niech będzie tu. I Wąż Marszałek. Wąż i Marszałek, dobrze, wszyscy zajęli swoje miejsca. No i mamy drugą bitwę, no i tutaj powiem wam, że to wygląda szczerze trochę cienko. W sensie ta strona jest w miarę mocna, ale za to ta druga. No tutaj będą mieli ciężko, żeby coś porobić, ale zobaczymy jak to będzie. Ja oczywiście kibicuję tutaj swoim na górze po prawej stronie. Wezyr i Nizar, no ojejku, ale Wilk i Fryderyk bliska, szczególnie Wilk, jeszcze jak zrobi jakiś zamek, będą mangonele, no to będzie trochę lipa, szczerze. Okej, okay, Fryderyk robi ten za... O nie, Fryderyk robi ten zamek, do którego się nie będzie można przekopać. Dobra, no jest ten mały zamek, ale ta mangonela i tak może mieć zasięg. Kurde, przydałoby się podpalać Wilka. Ej, Wezyr w sumie ma szansę, zobaczcie, jakby podjechały te dwie balisty bliżej, aby tylko złapać zasięg chociażby na któryś z tych domów i by było w morze. Oho, dobra, czekajcie, bo tu coś się dzieje. Wezyr już pokonuje węża i zgarnia 100k. Nie narzekam. Nie narzekam. Dobra, Filip ze Szczurem to oni też tutaj nic nie zrobią. No tutaj będzie... Szkoda, że się nie ustawiły te boty tutaj tak bardziej naprzeciwko siebie. O nie. O nie. Dobra, nie pomyślałem, że oni mogą się zblokować. Trudno, ale nie mieszam już. Nie będę tego mieszał. Już się zaczęło dziać. Pierwsza krew była... Więc ja tutaj nic nie będę zmieniał, trudno. Podpalą się, to się podpalą. Takie życie. Ty, ale Wezyr, to ja widzę, że on leci, to dość mocno. Jakby teraz tak atakować Wilka, póki on się strzela tutaj cały czas z Nizarem, no te balisty tutaj na pewno jakieś szkody robią. No coś tu by można było wykombinować. Dobra, Szczur jest całkowicie rozwalony. Fryderyk go zaraz i tak zniszczy do końca. Ej, ale Wezyr naprawdę robi przewagę, tylko Fryderyk też leci. Nizar w sumie też. Wilk 300, on jakby gdzieś tam może jeszcze miał jakieś ataki w trakcie. On tutaj jakimiś jednostkami chodzi, więc ja nie wiem. Może próbował przez to do Nizara się przedostać, jest tu fosa, nie ma jak się za to zabrać. I teraz nie wie co z tym zrobić. Ty, no bo jak Nizar w sumie, nie no, tędy może Nizar wyjść. Ojejku, ale ty tu Nizar zepsułeś sobie wszystko, serio. Masz, tutaj się w sumie nie da przejść, tam się nie da przejść, dookoła by trzeba było, żeby na przykład jakby chciały boty do bramy iść. I szczerze, tu psuje bardzo to miejsce. Dobra, ale Wezyr może zrobi przewagę, może da radę, no z tym Fryderykiem. Szczerze, u Fryderyka jest o tyle dobrze, że się trafił taki zamek, nie będzie mangoneli, wiadomo, kuszników jest bardzo dużo, ale... Jak Wezyr i tak będzie miał dużo jednostek, to w końcu może by tam jakoś się przedostał. Okej, był lag i to dość spory, to znaczy, że wyjeżdża Wezyr. Pytanie tylko na kogo mu się chce wybrać. Bo szczerze zastanawiam się, czy Wezyr powinien czyścić i zbierać sobie nawet pieniądze i pokonać tutaj wszystkich właśnie dookoła, czy jednak spróbować iść może i niszczyć Wilka, póki ten ma mało. Dobra, no w sumie tutaj dużej armii nie straci przy tym Szczurze, no jeszcze przy okazji Filipa obstrzela. No więc w sumie to nie jest zły pomysł, żeby po prostu sobie zbierać te pieniądze, tylko czy one później się przydadzą? Jak tu jakaś... Okej, dobra. Oj, oj, oj. Pytanie, na kogo to idzie teraz? Ej, no to teraz na Fryderyka się musi wybierać. A nie, bo Fryderyk cofa, on też chciał na Szczura, dobra, dobra. Okej, tutaj widzę, jest wojna rycerzy jeszcze... Marszałek z Filipem to się wymieniają tylko atakami rycerzy i nic za bardzo więcej nie są w stanie zrobić. Ile ma Wilk? No Wilk zaczyna mieć coraz więcej jednostek i to mnie martwi. W sumie Fryderyk też, ale Nizar przynajmniej ma dużo jednostek. No dobra, no to nie jest tak źle. Szkoda, że naprawdę, szkoda, że nie trafili się tak naprzeciwko siebie, tylko są tak jakby po tej stronie.
Myślę, że to by wtedy było takie fajne. Dwóch versus dwóch by się jeszcze zrobiło. Na koniec. Ej, dobra, widzę, że wezyr idzie po kolejnego. Aby to tylko dobrze z tego wyszło, bo w sumie wezyr teraz zwiększa ataki. To jest w sumie może na plus. Pytanie tylko, na kogo się wybierze Fryderyk. Oj, nie, wezyr, co ty robisz? Bra, wezyr, jak tak będziesz robił, to się pogniewamy. Okej, wezyr pokonał już dwóch. No muszę liczyć na to, że tutaj będą próbować atakować Nizara, że będą mieli problem jednak z przejściem do niego. Chociaż to mnie martwi, to miejsce. Gdyby musiała jakaś katapulta rozwalić i musiałoby tutaj zakopać, bo to jest dramat. Chce się wykopać. Dobra, no atak Nizara na wilka to w sumie nic nie zrobi, tylko się jeszcze wystawi, szczerze. Akurat ty, Nizar, to powinieneś siedzieć tymi łucznikami w zamku i nic nie robić. O, niedobrze, niedobrze. Fryderyk zaraz pójdzie i możliwe, że pójdzie, no właśnie, pójdzie na Nizara. Bo oni jeszcze razem współpracując mogą to wygrać, ale potrzeba tutaj obrony, żeby tutaj właśnie do Nizara mieli problem z przejściem, żeby to Nizar był atakowany, a Wezyr mógł atakować z kontry. Bo Wezyr już będzie robił prawie 1500 jednostek. Fryderyk zaraz zaatakuje, no pytanie tylko kogo, zobaczymy. No i ten Filip jeszcze tam został, tu samotny. Okej, Filip, dobrze, to mi się podoba. Atakuj Fryderyka, tak jest. Zobaczcie, tu nawet stracił sporo tych kuszników, bo na tych wieżach trochę ich było. Okej, niech tak będzie. Oho, idzie chyba zemsta, Filip, zobacz co zrobiłeś. No to będzie po Filipie raczej. Dobra, no i teraz podjechać pod tego... czy nie Ryszarda, co ja mówię, Fryderyka. Jakby Wezyr się tu wybrał. Tylko no tutaj jest tak dużo jednostek jeszcze u wilka, że... ciężko się przebić. No dobra, ale to na pewno będzie po Filipie. Filip, jak najwięcej musisz pokonać z tej armii, jak najwięcej. Dobra, przecież tu się przejście tak zrobi szybko. Dobra, no bez szans. Chociaż 200 pokonasz? No tak średnio. No ze 100. Dobra, i Wezyr też chciał jeździć na tego, na Filipa. Odbija następnego władcę, a opowieść snuje się dalej. No i mamy dwóch na dwóch i co teraz będzie? Co tu się teraz będzie działo? No niby Wezyr ma naprawdę dużo już jednostek. Nizar zbiera, no to dobrze, że zbiera i niech trzyma, niech on się broni. Dobra, wybiera się wilk, wybiera się wilk, no i to jest chwila prawdy. Trzeba zobaczyć, jak oni będą tutaj atakować. Ta siedziba jest w miarę daleko, oni tutaj nie wiem, czy będą mieli zasięg. I my jesteśmy silni, 2100 jednostek. Dobra, Wezyr, ty, przydałoby się, żebyś ty z kontry zaatakował tego wilka, wiesz? No, z kontry powiedziałem. Nie, dobra, jak tak będzie, to dramat. Chociaż, nie pomożesz nawet, nie, no dadzą radę sobie. Zrobiło się przejście. Ej, dobra, no jakby ci z broni przedostali się do wilka. Czy to jest możliwe? 1600 jednostek i to będzie ile? Ze 100, 200? Ale bez łuczników konnych to będzie ciężko. W teorii Wezyr pomógł się wybronić Nizarowi, uratował go, no i tutaj się naprawiło jeszcze, no to w sumie nie jest tak źle. Ale czy to by mogło wystarczyć? 280 jednostek, ale nie wystarczy, nie ma szans. Jak łucznicy konni nie obstrzelają tutaj nic, to będzie zbyt trudno. No i teraz pytanie, tylko żeby teraz Fryderykowi się nie chciało na wilka wybrać. Chodźcie, na wilka to by się mogło wybrać Fryderykowi, to ta. Na Wezyra. Bo Fryderyk też zaraz się wybierze i ma strasznie dużo jednostek. Więc jak on się wybierze na Wezyra, a u Wezyra, no przebicie do środka to żaden problem. No i teraz się robi krucho trochę. No i ten Fryderyk teraz z tym atakiem, nie no to... I jeszcze ty, Nizar, wychodzisz. Ej, to w sumie z jednej strony może trochę pomożesz.
Nie, brońcie się tak, to jest dobrze, to jest dobre. Tylko obrona w ogóle, jak to fajnie wygląda. I dobrze, jak tak postoją tutaj trochę, to może jeszcze by się udało wybronić wezyrowi. I no, taka kooperacja, to mi się bardzo podoba. Tylko obawiam się, że to i tak może nie wystarczyć. Ile ty wezyr zdążyłeś zrobić? 600 jednostek, to jest mało. Troszkę. Obawiam się, że to będzie za mało. Mimo, że Nizar cię wspiera ile może. O, już się przejście zrobiło. Nie, dobra, no to jest GG. No to jest GG, no drużyna Fryderyka i Wilka jest za mocna, no. Co jak co. Wezyr niestety upada. Co tu się będzie działo jeszcze teraz? Co ty planujesz w ogóle, Nizar? Czemu ty cię nie ruszasz? Dobra, ale Nizar, teraz jak możesz dokończyć swój zamek, tutaj będziesz zabezpieczony, bo sobie tutaj ogarniesz, wykopiesz tą fosę, no to może jeszcze coś tutaj powalczysz. Tylko jak ty sam chcesz z takimi dwoma walczyć teraz? To jest pytanie. Dobra, no w teorii Nizar będzie trzymał duże ilości jednostek na siedzibie, powoli sobie tam będzie zwiększał tą armię. No jest w stanie niby się jakoś bronić, ale jak tutaj jeden za drugim przyjdzie, może być już ciężko. Tym bardziej, że na przykład jak Nizar się wybierze z atakiem na Wilka i nawet załóżmy go pokona, to zaraz może kontra polecieć od Fryderyka, więc tutaj marne szanse, ale jakieś są na wygraną jeszcze. No i jeszcze Nizar wybiera się jako pierwszy z atakiem, chociaż ja nie wiem, czy on się wybiera, czy on się nie wybiera. Dobra, chyba się wybiera, ale jakąś dziwną, okrężną drogą. I nie wiem, czemu nie wszystkimi jednostkami, tylko sobie robi jakieś przystanki tutaj. Nie, no przecież Nizar tego nie ugra, jak on mu się tak rozchodzi tymi jednostkami. To jest w ogóle, co to za taktyka? Tu Emir jakąś nową taktykę wymyśla, tu Nizar ma jakąś dziwną taktykę. Nie no, tak to my nic nie zrobimy już. Tak to co nie ma szans na 100%. Przecież on po 10 wysyła pod ten zamek. To za atak, to jest najgorszy atak jaki ja widziałem ostatnio. No ale też nie ma na to na co tu patrzeć. On się zebrać nie może. Dobra, wybiera się Wilk, no to mamy raczej koniec. 700 jednostek u Nizara, do tego zaraz jeszcze Fryderyk tu przyjdzie. Tutaj się zrobi szybko przejście, no właśnie, pikinierzy ogarniają. Jest i wejście, niech tylko jeszcze rozwalą tą bramę, to wszystko ruszy do środka. Niby coś tam uczników jest, ale jak tu jeszcze przyjdzie Fryderyka, chyba właśnie idzie, bo widzę, że tu już się jakaś plamka ustawia żółta na dole. Więc jak Wilk nie wystarczy, to Fryderyk na pewno już dobije. No, trafiła się na takie dwójki. Na 2 vs 2 vs 2 vs 2 to jednak Fryderyk z Wilkiem razem to było trochę mocna para, nie powiem. Nizar z Wezyrem też, ale nie siadło im trochę miejsce. Nie dość, że się sami przyblokowali, to jeszcze do tego mieli od razu Wilka obok. Więc myślę, że też mogliby namieszać, ale niestety nie udało się. Wydarzenia potoczyły się całkiem inaczej, jak to się czasem słyszy. Tak to już wyszło, no. No to tutaj wygrywa Wilk i wygrywa Fryderyk. To w bardzo szybkim stylu. Ale też zobaczcie, jakie boty się w ogóle trafiły. Filip, Marszałek, Szczur, Wąs jeszcze. No to nie dziwię się, czemu tak szybko poszło. Więc to by było na tyle. Turniej za nami. W sensie to nie był taki turniej. To były takie bardziej bitwy na sprawdzenie, jak to będzie wyglądało. Ale myślę, że fajnie to wyszło. Tym bardziej, że Emir pokazał swoją nową taktykę. Odkryliśmy nowe karty, jakie boty tutaj mają jeszcze możliwości. Więc to by było na tyle. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i jak macie jakiś kolejny pomysł, dajcie znać. Na pewno się pojawi, więc trzymajcie się i do jutra do 10. Na razie.